Wszystkiego od razu zrobić się nie da, można jednak systematycznie wszystko rozbudowywać i upiększać. Przed Ostródą kolejny etap rozwoju. Projekty złożone przez Miejski Magistrat do Urzędu Marszałkowskiego zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Ostróda również w tym okresie programowania nie odstępuje od rywalizacji, odnajduje się w projektach, uzyskuje dofinansowanie i z tego faktu bardzo się cieszę. Cieszę się jako marszałek, samorządowiec tutaj lokalny i mieszkaniec Ostródy. To nie są łatwe pieniądze, to są trudne projekty, to jest naprawdę rywalizacja na przestrzeni całego województwa i widać, że i pracownicy, i pomysły samorządu są bardzo dobre, skoro uzyskują dofinansowanie. W sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku samorządowcy oficjalnie podpisali umowy dotyczące współfinansowania rozwoju miejskiej infrastruktury z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jedna z nich dotyczy uporządkowania lokalnych ścieżek rowerowych. Na tym jednak nie koniec. Druga z podpisanych umów dotyczy urządzenia strefy aktywności rodzinnej w miejscu dotychczasowych zdegradowanych terenów użyteczności publicznej przy ulicy Słowackiego. Wszystkie objęte dofinansowaniem inwestycje według planów mają być oddane do użytku do końca 2018 roku, podobnie jak dalsza rewitalizacja nabrzeża Jeziora Drwęckiego współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.